Witajcie w kolejnym odcinku Męskie zapachy kobiecym nosem. Jak widzicie, zostały nam jeszcze trzy zapachy, o których Wam opowiem, ale nie martwcie się, ponieważ tak mi się spodobał pomysł mówienia o męskich zapachach, że pociągnę temat dalej i na pewno przygotuję dla Was coś ciekawego. No dobrze, ale zostańmy przy tych trzech próbeczkach. Tradycyjnie wylosuję jedną i powiem Wam moje pierwsze wrażenia na ich temat. Okej. O, kojarzymy. 1 Million, Paco Rabanne. Proszę. No to co, żeby nie przedłużać, zaczniemy. Powiem Wam, że ja kojarzę flakon, wiem jak one wyglądają. Są to perfumy dosyć popularne, nigdy nie wąchałam ich wcześniej. Nie wiem dlaczego, jakoś tak wyszło. Może dlatego, że nie interesowałam się specjalnie męskimi do tej pory. No i zobaczymy, jak jest z projekcją. Jest dobrze, ponieważ je czuję. Jest bardzo dobrze. Powiem Wam, że takiego zapachu jeszcze tutaj Wam nie prezentowałam, ponieważ na pewno różni się od tych wcześniejszych. Jest świeży, ale jednocześnie bardzo taki aromatyczny. Aromatyczny. Tak. Na pewno na wstępie, słuchajcie, czuję cytrusy i nutkę takiej świeżości. Tą nutką świeżości, znając podejście perfumiarzy do męskich perfum, prawdopodobnie będzie mięta. Tak, cytrusy i mięta. Ale słuchajcie, te cytrusy i mięta są zdecydowanie, w mojej opinii, zdominowane przez nuty przyprawowe. Tak. I nie wiem, czy tutaj jest pieprz, ale na pewno są jakieś przyprawy. Co to może być? No coś na pewno, słuchajcie, przykuwającego uwagę. To na 100%, ponieważ zaraz jak go zaaplikowałam, oprócz właśnie tej świeżości, która trwała naprawdę chwilę, pojawiła się ta aromatyczność, która tutaj jest. Taka słodka aromatyczność. Aromatyczność. Mogę użyć takiego słowa? Jest takie w ogóle? Istnieje? Nie wiem. Ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? Ja wiem, co to jest. To jest, moi drodzy, cynamon. I jedna z nut, którą po prostu uwielbiam w męskich perfumach. Nie wiem dlaczego, ale słuchajcie, ja kocham po prostu skórę. Zapach skóry. Uwielbiam skórzone portfele, paski, torby, buty. Tutaj jest na pewno skóra na 100%. I dlatego jest taki kuszący. Słodko, pikantno, świeżo, skórzasty. Tak bym go nazwała. Bardzo przyjemny, bardzo mi się podoba. Nie mam pojęcia, od jak dawna na rynku są te perfumy. Przypuszczam, że już jakiś czas, bo nazwa mi się gdzieś tam obijała o uszy. Właściwie odkąd pamiętam, więc na pewno mają swoich fanów, skoro tak długo się utrzymują. Ja jestem jak najbardziej za, bardzo mi się podobają. No dobrze, o nutkach Wam trochę powiedziałam, przynajmniej o tych moich pierwszych odczuciach, które tutaj mi się nasunęły. Na kim te perfumy widzę? Słuchajcie, z pewnością będzie to mężczyzna, nie chłopiec. Nie. Panowie, którzy są poniżej 20 lat, nie obraźcie się, ale ja bym sobie na Wasze miejsce odpuściła, ponieważ to są perfumy z charakterem, na pewno. Mężczyzna, silny, może troszeczkę władczy, na pewno konkretny, wiedzący, czego chce od siebie, otoczenia. Świetnie na pewno ten zapach będzie pasował do garnituru. Dla takiego, nie chcę powiedzieć szefa, ale wiecie, takiego kogoś bardzo konkretnego. Kobietom na pewno się spodoba. Myślę, że ten zapach można również założyć na takie wspólne damsko-męskie wyjście.
No, ja powiem Wam, że na pewno byłabym zaintrygowana, gdyby taki mężczyzna usiadł koło mnie. Tak, na pewno by przykuł uwagę. Więc myślę, że ten zapach jest naprawdę godny uwagi. Mi się spodobał. Aż mam ochotę tutaj wprowadzić jakiś ranking, ale nie będę tego robiła. No, naprawdę jest niezły. Powiem Wam, że ten drugi. I ten trzeci, czyli ten dzisiejszy, najbardziej mi się podobało. Ten pierwszy był ok, w porządku, ale nie podobała mi się projekcja, która według mnie była słaba. I on był jakiś taki ulotny. Natomiast te dwa. Boże, jak ten pierwszy się nazywał? Coś z Blanche było. Blanche, bardzo ładny, cytrusowo, słodkawy, świetny, idealny na wyjścia. Przepraszam, tylko tyle pamiętam. No i ten. 1 milion, naprawdę. Jestem ciekawa, jak jest, słuchajcie, z trwałością tego zapachu. Nie mam pojęcia, ponieważ filmik trwa krótko. Jestem ciekawa, czy zgadłam nuty zapachowe. No, mi się wydaje, że tak. Chociaż nie wiem, wiecie, no to ciężko, ciężko powiedzieć, ale jeżeli ten zapach nie jest zapachem nowym, a nie jest na pewno. Dominowała taka pewna linia proponowana dla mężczyzn, i on idealnie się w tą linię wpisuje. Nie jest to jakiś super, słuchajcie, oryginalny zapach, może na początku kiedyś, ale ja myślę, że oni zrobili całkiem niezłą robotę. Naprawdę mi się podoba. No to co? Tutaj Wam gdzieś wypiszę nuty zapachowe. Tutaj może się gdzieś pojawi opakowanie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, jak ten flakon wygląda. No cóż, 1 milion, Paco Rabanne. Lubię, podoba się, jest dobrze. Pozdrawiam Was, do następnego. Cześć!